Aluminium hub, ground, 4-3, radio check. Tak, jak mamy czas, to ja odejdę na 2 minutki. Zaraz będę. Altitude. Warning. Gamma. Counter. Cat flare. Low. Out. Block. Caution. Bingo. Beta. ISN. Pontiac 3-1, request startup. Pontiac 3-1, cleared for startup. Wind 257 at 5 meters per second.
483, Victor check. Victor check, 483.
Pontiac 3-1, request taxi to runway. Tower Pontiac 3, ready to taxi to active runway. Pontiac 3-1, request taxi to runway. Pontiac 3-1, request taxi to runway. Request rearming. Copy. Rearming complete.
Potex 2-1 do 1-1. Kupam tą 7-1. Wybierzecie nie trójkę, tylko piątkę. Przyjąłem. Trójka jest w innym waypointie holdingu.
O, bombcat poleciał. Nie jeden. Kto to widział? 6 samkatów. 7. To nawet nie z lotniskowca, no kto to widział? A czy pan bogatemu zabroni? Oto to.
Cała za 20 czy 20 minut przed naszym oczekiwanym czasem? No, pewnie potrzebowaliśmy by tak wystartować o 16:50, może 55. To ja przejmuję. Ustawcie bingo 3000, Joker 4000. Yardstick 15, Yankee. Altimeter 2952. I one tight yardstick feet. Mamy trochę do kołowania, więc proponuję zakołować, dotankować się przed postojem i będziemy oczekiwać na start. Aluminium hub. Ford 8, taxi to runway news. Jeden kukły. Jestem za wami, więc mnie nie widzicie. I w Charlie w prawo. Niestety, tak jak się kiedyś jeden mówiłem, chyba musisz sobie sprawdzić lepszy mikrofon, bo ten jest po prostu za mało czuły, nie zbiera tego to dobrze.
Ogólnie to on działa tylko, że jak spala koniec, to działa specjalnie. Słuchaj, ja nagrywam. Usłyszysz się, jak siebie słychać, okej? Okay? Tego naprawdę się nie da zrozumieć. A może cię przełączam na jakiś inny mikrofon i łapię cię z zupełnie innego? Nie, wyłączyłem mikrofon, jaki mam jeden Po co Arabom taki długi pas? Chyba dla tych 15 albo czegoś, nie wiem. Trójkę zwalniam. Alamin had grab ground 48 holding short one runway 27. I przed progiem pasa się przezbrajmy, dotankowujemy i zaraz będziemy lecieć. Jest godzina 16:43. Request refueling. Request copy. Rearming. Copy. Pamiętajcie, że żeby przetankować paliwo w zbiornikach, trzeba je zdjąć i ponownie założyć. Refueling complete. Okay.
Disarming complete. Jesteśmy ostatni na lotnisku, więc możemy się ustawić na paście, tak czy siak. Almina ground, Ford 8, line up runway 27. To line up left. To line up left. Jest lekki wiatr boczny, więc wystartujemy z separacją. Możesz się ustawić za mną w zasadzie na pasie. Ma na razie poczekamy jeszcze na. Pamiętajcie o IFF na norm na pasie, żeby nas później nie zaskoczyło friendly fire. Direct na drugim. Copy. Zresztą zobaczymy, jakie będziemy mieli ETA. I zróbmy sobie 15 sekund separacji przy starcie. Copy, 15 sekund. Einen, zgłoś gotowość do startu. Ale Michał Tower of 4-8-3-7 taking off runway 27. Jedynka. Rolling. Kursem pasa 5 stopni wznoszenia.
Ale Michael Departure, 48 Urban, switching to tactical. Flight Pushcom 1, 253, decimal 4. I check right, jednak lecimy na Wohin pierwszy, mamy dobry czas. Przez prawe ramię na Wohin pierwszy, 5 stopni zwiększenia. Magic, 48. Departure from Alamina plus fract. Pushing weapon 1. Drodzy Państwo, na godzinie 2 proszę podziwiać osiągnięcie inżynierii budowlanej Burj Al Dubai. Dokładnie przed nami hotel w kształcie żagla. Mówił was kapitan. Może się skończyć na przewodnika też. Możemy trochę zwiększyć wznoszenie 7,5 stopnia. Ja nieco zwolnię też i zróbcie rejoin. Przyspieszam do 330 węzłów. Wrócę do Borion, kierujemy się kursem 300. Na tę chwilę przed nami nic nie widać, ani żadnych spajków od samolotów, ani wyrzutów. Set altimetry tu, 999 tu. Visual. No, 19 tysięcy na kursie do waypointu pierwszego, 48 mil do pierwszego. Jeżeli chcesz mieć do nas przynajmniej odległość, to ustaw sobie yardstick. Okej, to polecie. Będę wyrównywał na 22 tysiącach. Thank you.
Kontakt 1 potwierdzam na 31 tysiącach. Nie wyrównuję. Aktualnie speed Mach 0.67. Próbujemy ją zaatakować, pod drugi. Nie spieszymy się, mamy trochę czasu jeszcze. Oszczędzamy paliwo. Dwójka pewnie nie widzisz, ale macham ci właśnie w kabinie. Czeka nas około tam 7 minut holdingu. Proponowałbym wejść 2000 wyżej, bo widzę, że jest jakiś samolot, mamy na 22 tysiącach przed nami na holdingu. Także wchodzimy na 24 tysiące. Tak, Ford 2 na 24.
Okej, jesteśmy na Ford do was. Ford 2 Cup nie visual. I będę kręcił zaraz holding. Uwaga, trafik przed nami. Jakiś tankowiec chyba. Ale niżej. 48 holding at waypoint 1. I zwalniamy, nie ma co wypalać paliwa. Magic punted 3 after refueling at holding point. I w holdingu fencing. One fence, sorry, three fence in 10.5. Magic 1-1, Springfield 1-2, request picture. Springfield 1-2, Magic 1-1-2, groups. Risk group, full drive 009-418 at 25,000. Additional group at Bulls 09-440 at 27,000. Magic 4-6, to ship Hornet, trzeci aspect. 6-7. Ford 83, Magic 1-1, Bra 004-450 at 19,000 hot. Do waypointu drugiego mamy jeszcze 3 minuty tak naprawdę tylko, więc kręcimy się do 17:10, może 12. I będziemy lecieć na waypoint drugi. Magic coś w kierunku 150 GM Schumacha, wysokość 24, bez szansy do zamienienia lecie w kierunku naszych 18, zwracam uwagę. Ladies Park, F-18. 28,000. Break up. Break up, mam 24. Mi od nas chyba wrogie 40 fantomy. Są nad burzaniem dokładnie, te dwa fantomy. Tak, widzę, mam wylokowanego, proszę rzucić. E,
Aiden, czy ty jesteś gdzieś w okolicy waypointu pierwszego? Nie, niestety nie słyszę. Ready, recontact. Magic 1-1-4-8-3. Request bogey dope. Ford 8-3. Magic 1-1. Bra 359-445 at 5000 hot. Ford 2, Spirit 1, jak tam sytuacja z fantomami? No pogoniliśmy trochę te F4, one ruszyły tam do deka na lotnisko, na brzeg, teraz robimy, wycofujemy się i musimy troszeczkę nabrać dystansu. Kapie, F4. Magic 1-1, pop-up group 002-435 at 2000, flanking. Właśnie chyba coś z Bandrada wystartowało. Pontiac Ford 8, czy Karot będzie miał Rolex? Pontiac 1 negatyw. Copy. Bardzo możliwe, że jak skończymy... Springfield, pre-crossing 76 parallel. Package Pumpkin 1, pushing to czasie. Jeżeli dokręcimy, to bardzo możliwe, że będziemy już z tego czasu
lecieć na łapień drugi, zobaczymy ile nie zajmie dolot. W tym momencie mówię 4 minuty, więc akurat jak dokręcimy, to będziemy lecieć na waypoint 2. I further push waypoint 2. Master. For date pushing from waypoint 1 to waypoint 2. Informacji nie mamy, jeszcze 3 minuty do 26. Ale for day, dajmy sobie na razie gate'a. For date crossing 26 parallel as planned. Jeżeli widzicie na HSZ, to chyba z prawej strony mamy jakiś taki duży strike package, który musimy troszkę wyprzedzić. Więc możemy wejść jeszcze 1000 wyżej. I jeszcze chwilę polecimy na gate'cie. Nie daję, Buster. Contact, passing.
Pod jakie macie przelotową? Kontaki to macie 250.07 Mach. Copy, Ford 8 093 Mach. Copy, my podchodzimy z zachodu, także trochę tutaj jeszcze zaspokoję nasze chwilę. Ford 3 Springfield, tu czy jesteś już w swojej strefie SIG? Ford 8, widzimy aktywną SA3 na wybrzeżu. Ford 8, w jakim rejonie ta SA3 jest? Przed waypointem, pewnie na wyspie. Jeszcze na samym wybrzeżu jest SA8. Jeżeli dacie radę, to spróbujcie tą SA3, chociaż wylepniało cię. Jedynka, czy widzisz SA3 na tym, w okolicy waypointu trzeciego? Tak, widzę. Jednego harma na SA3, proszę. Złoś Magnum. Kopii będziemy angażować w Ford 8. Jedynka w miarę szybko, bo zaraz będzie do nas strzelać. Ford 8 Magnum, SA3. Idziemy w prawo na 015. Tak, żeby ominąć tą SA3. Magic 1-1, Springfield 1-2, request picture. Springfield.
Silk 1-2, Magic 1-1, single group at Bulls 043-4220 at 20,000. Wydaje się być nieagresywnym. Lecimy razem na waypoint 4. FA3 off the air. For that. Magic 1-1, Ford 6-2, request bogey dope. Ford 6-2, Magic 1-1, clean. Jedynka wygląda na to, że się udało zdjąć się za trójkę. Magic 1-1, Pontiac 2-1, request bogey dope. Pontiac 2-1, Magic 1-1, clean. Pontiac, Szewi do Pontiaca 1, uważajcie, bo wraz w waszym regionie mogły pozostać pojedyncze S-a w zamkierz. Fortnite potwierdzam, widzieliśmy dwa spajki do SAE-8 na samym wybrzeżu Iranu. Właśnie wleciliśmy na teren Iranu. Copy. My że co widzimy Pontiaca 1 prawdopodobnie, czy też mniej więcej w podobnym zakresie jesteśmy. Do rejonu celu mamy 40 mil. Pojawiały się pierwsze search radary w rejonie celu. To mogą być snow drifty, trzeba patrzeć. Ford, tu Mako, SA-8. Jest tam coś na 6 trząsach? Pewnie jakieś śmigło. Jeżeli pojawią się jakieś SA-11 albo chyba 11 jest najgorsze, może SA-6 jeszcze, to wycofujemy się na południe, tak żeby być między 14-kami i tymi radarami. Nails SA-11 będę odpalał.
Poczekam, aż się zrobi lepszy ten. Zaraz będzie w zasięgu, także... Ford 83 Magnum S11. Wychodzę w lewo. Nie lećcie do przodu, robimy kółeczko w lewo. Czekamy, aż ta jednostka zgaśnie. Fending. Pontiaki Ford 8 w rejonie aktywne S11. Dwójka, jeżeli możesz się odwrócić na to S11 i poszukać w trybie HAS na głowicy Harba. Dwójka. Ale chyba zniknęło. Bo jest OVR. Tak, no. A HSD jest u mnie na zielono. Kto jest na 19 tysiącach? Dobra. Nie wlatuj się bliżej niż 20 mil od tego rejonu. Tak. Dwójka, tam jest S8, możesz zdjąć. Widzisz 8? Dwie sztuki. To w prawym górnym rogu wal. Jedynka dla ciebie, SA8 dokładnie w połowie między waypointami 5 i 6. Go ahead. Nie było nas z S11? S11 wyeliminowana w tym momencie. Wilko, bo mieliśmy jakiś miss lunch, znaczy miss lunch tylko czwarte z S11. A faktycznie już. Magnum S11. Jest jeszcze jedna aktywna.
Jedna jest jednostka aktywna, wycofujcie się. SA-11 jest aktywna. Dwójka, czy widzisz jedenastkę? Ford 83, Magic 11. Magnum. Magnum, SA-11. Jest tuż przy waypointie czwartym. Ja jestem już Arizona. Wycofujemy się i zobaczymy, czy ten, czy coś zobaczycie. Wójka 22 mile od rejonu, mogę nawrócić jeszcze i przeskanować. Tak, tak, nawracaj. Ja posłałem tam w EOM-ie do jedenastki, ale nie wiem, czy trafi, bo byłem odwrócony od niej. Reagan, Angel 35. Masz tam czas do trafienia, czy już doleciała? Negatyw, nie wiem. Dwójka nawracam na zastosowaną celu. Ona świeci bezpośrednio przy punkcie czwartym. I na RFW-że jest cały czas aktywna. Ze wszystkich package Pumpkin 1, Barker City, jesteśmy na wschodnim flance i sobie patrolujemy, bawimy się... Chyba jedna spięta, ale kolejna się wysyciła. Także szukajcie 11, tak jeszcze jedna powinna być. Być. Pontiac Ford 8. W tym momencie nie obserwuję już emisji SA-11. Wilko, w takim razie podchodzimy Ford Pontiac 1. O, negatyw, właśnie znowu się kolejna zaświeciła. Na RWR-ze, widzimy jedną na RWR-ze. Na RWR-ze jest jakoś, musisz popatrzeć na hasie albo gdzieś. Kontakt. Odpalaj. Magnum. Magnum SA-11. Tam jest chmara samolotów bezpośrednio nad tym, ja nie wiem do czego to nie strzela. Potem czy straciliśmy lidera, dostał DT-8 na prawie celu. Jeszcze próbuję mu coś wolę jakby wypatrzeć, ale ciężko tam podejść. A kamerze nie będzie widać. Jedynka, czy ty masz jeszcze jakieś harmy? To jest SA-8, znajdź SA-8 i odpal. Możliwe, że jest uszkodzona, w tym momencie nie obserwujemy emisji. Też aktywną SA-8 będziemy angażować. Kap, jest osłuchanie, nie zrobić problemu, bo może powyżej nie atakować, myślę raczej. To SA-11 jest.
Jedynka, odpaliłeś już do 8-8? Tak, no. No, to za późno. Jesteś... dwójka, czy ty jesteś Arizona? Dwójka, Arizona. Pątek 1 będziemy próbować ominąć tym jest jednostkę z boku. Zobaczymy, czy nam będzie atakować, czy uda się ją ominąć. Ford 8, jesteśmy Arizona. To jest. Pojętek 1, możesz opisać lokalizację NASK względem waypointów? Powtórz jeszcze raz? Czy jesteś w stanie opisać lokalizację tej jednostki, którą widzieliście? Prawdopodobnie kwadra TTR-19. Speaking 1, mój szyber spadł w merdzu, F5 mam na ogonie, jakby ktoś coś. Magic 1, jakiś bullseye. Pątek 1, a nie obserwujemy na razie tej jednostki. Próbujemy minąć z boku, zobaczymy co to wyjdzie. Okay. Magic 1-1, Chevy 1-1, request bogey dope. Chevy 1-1, Magic 1-1, Bra 309, Fork 120, at 20,000, flanking. My się trzymajmy na południe od waypointu 4. Na HTS-ie nie widzę niczego w tym momencie. Jestem 13 mil od waypointu 4 i na razie nie ma radaru. Tak jest. Ford do pątka 1. Przelatujemy obok tej sojtnarski, także jest nieaktywna prawdopodobnie, albo się wystrzelała, także lecimy na cel. Kopię. Powiedzenia, my jesteśmy Arizona, będziemy robić RTB. Copy. Ford 8, waypoint. Lecimy na waypoint trzeci. Trzeci, wylatujemy z terenu Ironu. Friendly. Ja w sumie jedną S11, tę Magnuma jednego zmarnowałem na tą S11, bo odpaliłem tak przez ramię. Byłem tuż nad nią i wpuściłem w EOM, ale to chyba nie trafiło. Możliwe, chociaż teoretycznie powinna nawet wyrobić. No, może powinna, może nie, no. Zobaczymy później na ACMI. Copy,
zróbmy rejoina na waypointie trzecim. 25 tysięcy. Magic 1-1, Springfield 2-1, request bogey dope. Springfield 2-1, Magic 1-1, Bra 073-490 at 15,000 hot. Obserwuję. Nie zdążyłem mu zrobić IFF-a. Ford 83, Magic 1-1, Bra 068, Ford 160, at 20,000, hot. Ford 83, Magic 1-1, Bra 067, Ford 160, at 20,000, hot. Trójka do jedynki. Atakujecie ten zewnętrzny radar, czy nie? Trójka na waypointie trzecim. Jeden, trójka, 10 minut. Okej. Magic 1-1, Springfield 2-1, request bogey dope. Springfield 2-1, Magic 1-1, Bra 073-470, 15,000 hot. Kontaktu, potwierdźcie, że jesteście Miller Type i wszyscy mogą się zawijać. Poczekaj, jak wszyscy wyrobią, to wtedy Potek 1 neguje, nad celem jeszcze Potek 1 na pewno, Potek 3 jak was proszę? Potek 3 zrzucamy ostatnio bomby, straciliśmy lidera, ale dwójkę zwróciliśmy całą oleję. Kapi, Potek 1, do wszystkich w takim razie jeszcze około 5 minut do 10 na stację. Nie widzę cię tak wizualnie, jestem nad waypointem. Twój kopisz pozycję. Buzaj 359, 52 mile. Magic 1-1, Springfield 2-1, request bogey dope. Springfield 2-1, Magic 1-1, Bra 067-450 at 15,000 hot. Medic portu Arizona, RTB. Portu 3, Medic RTB. Mogę Spike? To byłem ja, tylko straciłem cię i... Medic to mi to waypoint. Dobra, lećmy na waypoint... Pierwszy. Poprawka, waypoint 8, to już będzie baza nasza.
Dwójka, ile masz odległości do waypointu 8? 4-8-3, magic 1-1. 24, to jestem przed tobą, gdzieś możesz mnie spróbować zalokować. Jestem w 24 tysiącach. 085. Ty jesteś 8,2 mila ode mnie. Magic 1-1, Springfield 2-1, request OB2. O, to ty. Springfield 2-1, Magic 1-1. Albo robię coś innego jeszcze. Wchodzę na 27 tysięcy. I zobaczycie smugę. Jest smuga. To rejoin 26,5 tysiąca. Wyszłem na siebie dwójka. Fork 190 at 27,000 flanking.
Jedynka, podaj odległość do waypointu 8. Dwójka, słyszałeś coś? Trzymam prędkość 0,75 Macha. I flight fans out. 483, Magic 11, Bra 044-4200 at 27,000, flanking. State 4.9. Mil do lotniska, paliwa wystarczy, sam raz. Dam jakieś 15. Może być osłona tankerów. Tego jest dużo. Wygląda bardziej jak strike dla F-15F. Tuż przy ziemi lecą. Pontiac 1 Ford 8, przewidujesz jakąś dużą liczbę F-15? Potwierdzam. 13 albo 12 F-15 leci z linii Barkowy. 483, Magic 1-1, Bra 348-4150 at 17,000 flanking. Kawaleria nadciąga. Defense, defense! Ups! Tak też bywa. Pan
Piątek 2, Krotnego Markapa, czy potrzebujesz coś wsparcia? Jesteśmy 50 mil od was, widzimy przeciwnika na radarze. Stand by. U nas już jest 300. Już zaczynamy zbliżanie. Do tankera i prawdopodobnie będziemy kończyć, bo skończyło nam się to szybko. Ściągam przepustnicę. Sony jest engaged, proszę o wsparcie jak może. Wschodni Barkap? 6 stopni w dół. Tak, wschodni Barkap. I ściągam przepustnicę. Panzer tu w drodze. Podbijamy w lewo na 1.8.0. Set altimeter 2952. 2952. Schodzimy do 3800 fitów. Coś mi się stało z trackierem. Muszę przerwać schodzenie i spróbować się odwrócić. Wrócić kabinę. Odblokowało się, okej. To było dziwne. Wchodzę w dół dalej i lecimy kursem 1.8.0. Około 8 stopni. Zajmuję przepustnicę prawie do zera. A Magic Ford 8 switching to Alminiham. Push com 1250 this one. Dwójka. Alminiham approach Ford 8 2 ships of 16 in powerful landing from north. Mam 15 mil do lotniska. Tam jest pas 2.7.
Więc jak będziemy w mniej więcej na godzinie 3, tam drugiej, to zaczniemy skręcać na lotnisko. Zwalniamy jeszcze bardziej. Będziemy robić breaka w lewo, więc jesteś na dobrym skrzydle. Wyrównuje na 1700 feet barometrycznie. Czysto na odsuw. I zaczynamy zakręt w prawo. Pod słońce nic nie widać. To nie trzeba trochę poprawić, wyprostowuję. Jeszcze na kurs 2.4.0 odbiję. Dwójka, rejoin. Wiem, że tam gdzieś jest lotnisko, ale go ni chuchu nie widzę. To może na takana będzie łatwiej? Masz napisane? 99 stoi. A, tak samo będzie. Admin Hub Approach 48. Initial for left overhead brake to runway 27 i poprawka na 2.7.0. Gdzieś na ten waypoint dolecimy, nie? Waypoint jest dokładnie do lotnisku podobno. Tak. Port 8. No dawaj. Wiecie co, my podchodziliśmy do 2.7, ale tak słońce wali prosto w ten, że wiesz, nic nie było widać i będziemy podchodzić na 0.9. Kopia aktywne 0.9, w takim razie idziemy w pattern. Wasza pozycja? My jesteśmy w tej chwili 5 mil od lotniska na kierunku 3.0.0, zaraz będziemy kręcić na initial. My jesteśmy left base, także będziemy na 0.9. To dwójka po prostu przeciągnij base'a i ten, w sensie downwinda przeciągnij i wylądujemy. O 180 wylądujemy. Okay. Altitude approach 483 downwind runway 09. I zaraz kręcę do... Forty three turning place. Forty three final runway 09R, gear down locked. Overhead brake, left runway 09R. Full
siadaj po lewej jak coś. Zwolniłem w deltę. Tu też dawaj. Zgłoś się do częstotliwości Albit Hub. W tym momencie są... W tym momencie są dwa na prostej właściwie. Na 09. Zaparkowany, wyłączony.